Dzień dobry. Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia do Obserwatora Finansowego. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o Chinach. A gdy się rozmawia o Chinach, to się rozmawia już niejako o całym świecie. Mamy 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin. Prezydent Xi powiedział, że bardziej stawiamy na bezpieczeństwo niż na reformy. Co to oznacza dla polityki i gospodarki światowej? Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i cieszę się, że możemy porozmawiać o Chinach. Co oznacza 20. Kongres Partii? Oznacza, że epoka Deng Xiaopinga dobiegła końca. Skończyły się Chiny, które parły do globalizacji, skończyły się Chiny, które są otwarte, dla których priorytetem jest rozwój gospodarczy. Tak się szczęśliwie składa, że akurat w zeszłym roku opublikowałem książkę Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, która jest niejako pewnego rodzaju klamrą. Może tutaj pokażę tą książkę na początku naszej rozmowy. To są zapiski Polaków, którzy w jakiś sposób przez ostatnie dwie dekady dawali sobie radę w Chinach, w różnych branżach, działając w różnych branżach, od branży nawet kosmicznej, branży gier komputerowych, branży logistycznej, branży finansowej. No ale te Chiny otwarte, Chiny potrzebujące świata zewnętrznego, czyli Chiny Deng Xiaopinga się skończyły. I dzisiaj mamy Chiny, których priorytetem już nie jest rozwój gospodarczy, ale bezpieczeństwo. To podkreśla Xi Jinping, że to nie gospodarka jest najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo. Priorytetem jest przetrwanie tego okresu geopolitycznych napięć, rewolucji technicznej, rewolucji społecznej i to jest priorytetem dzisiaj dla Chin, które będą się bardziej zamykać, już mniej potrzebują świata zewnętrznego. Chiny sprzed kilku dekad to były Chiny, gdzie brakowało kapitału, brakowało know-how, brakowało umiejętności, pomysłów, to wszystko Chiny wzięły od świata zachodniego, a teraz doszły do wniosku, że muszą obronić to, co wypracowały i najważniejsze dla nich jest teraz bezpieczeństwo. A co to oznacza dla świata, dla Europy Zachodniej? Bo moje przekonanie było takie, że Chiny próbują nas od siebie uzależnić, choćby produkcją, masową produkcją, którą lekkomyślnie Zachód wypchnął do Azji i do Chin, które stały się symbolem tej produkcji. I jak się te stosunki gospodarcze mogą ułożyć w najbliższych latach? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Pobrzmiewa, myślę, że w pańskim myśleniu taka jednak trochę europejska perspektywa, albo też europejski sposób myślenia, że Chin, ale nawet powiedziałbym, że polski, bo my się obawiamy imperiów i widzimy je jako potencjalne zagrożenie, a tymczasem co chciały Chiny? No Chiny chciały wykorzystać świat zewnętrzny dla swojej własnej korzyści, można by powiedzieć. Chciały się wzbogacić, chciały wyjść z biedy i zapłaciły te za to dużą cenę, bo umówmy się, znaczy wspomnijmy jednak o tym, że kilkaset milionów ludzi naprawdę ciężko pracowało. Ja to oglądałem na własne oczy jako naoczny obserwator tego wielkiego skoku cywilizacyjnego Chin, którego pewnie już nikt nigdy w przyszłości nie dokona na taką skalę i w takim tempie, jakiego dokonały Chiny. I teraz Chińczycy musieli wyjść z biedy, wzbogacić się i potrzebowali do tego Europejczyków, potrzebowali do tego Zachodu, potrzebowali do tego świata zewnętrznego. Więc myśmy myśleli, że oni chcą nas uzależnić, a oni nas po prostu potrzebowali do tego, żeby się wzbogacić. I to nastąpiło. I teraz Chiny przez kilka tysięcy lat swojej historii bardziej były skoncentrowane na sobie samym. Oni nawet może trochę w przeciwieństwie na przykład do Amerykanów i do takiej kultury chrześcijańskiej, znaczy europejskiej, gdzie my musimy ekspandować, wychodzić na zewnątrz, jakby promować nasz model społeczny, gospodarczy, nasze idee, naszą religię, to Chińczyków świat zewnętrzny nie interesuje, tak? Więc oni będą się zamykać w swoim własnym świecie, natomiast jest koncepcja podwójnej cyrkulacji, czyli zamykamy się w swoim świecie, on jest teraz dla nas priorytetem, ale co jest dobre ze świata zewnętrznego, no to bierzemy. Pytanie jest teraz, co będą brali ze świata zewnętrznego i kogo wybiorą na partnerów. 3 listopada już pojawi się delegacja niemiecka z Olafem Scholzem, czyli zaraz po zakończeniu kongresu partyjnego. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Europa, Unia Europejska, mówię to o Unii Europejskiej, niekoniecznie o Polsce, Unia Europejska, ale także i my jako Unia Europejska, walczy o to, czy pozostanie globalnym mocarstwem. Czy po prostu w tym nowym rozdaniu geopolitycznym, które obserwujemy i które rozgrywa się też na polach bitewnych Ukrainy, Europa zachowa status jednego z globalnych centrów i status globalnego mocarstwa. No i tak jak pan powiedział, dzisiaj nie sposób uniknąć Chin, a dla takich krajów jak Niemcy czy Francja, jeżeli one gdzieś tam dadzą się wyrzucić czy wypchnąć z tego rynku chińskiego, no to praktycznie ich status globalnego, ich status jako globalnego mocarstwa zostanie mocno nadwyrężony, a w ogóle nie wiadomo, czy w ogóle wybroniony.
A mam pytanie, czy jest możliwe, że to zamykanie się Chin, czy to, że już nie chcą być tanią fabryką dla świata, może wynikać również ze zmian społecznych, czyli że ci Chińczycy wzbogacili się, już nie chcą tak ciężko pracować za tę przysłowiową miskę ryżu, tak? Że już mają własne aspiracje, że gdyby ta polityka była kontynuowana, to doszłoby na przykład do buntów społecznych. Czy może tak no, być? No tego wszyscy są świadomi, bo taki był plan, że mają się bogacić, że mają osiągnąć poziom społeczeństwa średniego rozwoju i to był plan na stulecie. I ogłosił to Xi Jinping w 2021 roku, ten plan został ogłoszony. Tak? Nie. Wtedy się nie wycofał. Teraz są pewne problemy z ogłoszeniem celów makroekonomicznych, tych gospodarczych, które mają zostać osiągnięte. Natomiast ten cel na stulecie KPH, czyli Komunistycznej Partii Chin, to on został potwierdzony w zeszłym roku, że Chiny są już krajem średnio zamożnym czy średnio rozwiniętym. Jeszcze i tutaj Xi Jinping mówi o tym, że jeszcze jest daleka droga, że jeszcze jest daleka droga przed nami. Jeszcze jest przed nami długi marsz, używa nawet takiej maoistowskiej retoryki. Natomiast cel, jakim było osiągnięcie średniego poziomu rozwoju, został zrealizowany w 2021 roku i oficjalnie ogłoszony z balkonu na placu pałacu, bramy Pałacu Cesarskiego na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. Ale mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie kwestii społecznej. Polityka jednego dziecka, od której Chiny kilka lat temu odeszły, a która chyba stoi w martwym punkcie w tym sensie, że młode Chinki nie chcą rodzić dzieci, no bo przyzwyczaiły się do dobrobytu, choćby względnego, jeśli chodzi o Chiny. No i pytanie, czy oni tego nie przewidzieli, nie przemyśleli, czy to jest jakiś duży problem dla Chin, że... No jest z tym problem, ale on nie dotyczy jakby tylko Chin, tylko w ogóle całej Azji, jeżeli spojrzymy na Koreę, Japonię, ale przede wszystkim... Ale oprócz Indii, prawda? Tak, Indie są zupełnym rewersem, Indie mają inny problem, bo mają bardzo dużo młodych ludzi, których ta gospodarka często nie jest w stanie zagospodarować. Zamiast bardzo dużo rąk do pracy, bardzo dużo młodych ludzi i nie wiadomo tak naprawdę jak zorganizować ich pracę. Natomiast generalnie jeśli spojrzymy na społeczeństwa azjatyckie, a szczególnie chińskie, na przykład Singapur, Hongkong, ale Singapur przede wszystkim na przykład, czy Chińczycy w Malezji, czy Chinki w Malezji, to są kobiety, które bardzo szybko, znaczy tak, przede wszystkim bardzo dużo się uczą, osiągają sukcesy edukacyjne, finansowe, szybko dochodzą do wysokiej pozycji społecznej i głównie na tym często się skupiają, tak? A jeżeli już osiągają tą wysoką pozycję społeczną, to też nie mogą znaleźć partnera. I to jest problem też w Chinach, że ci mężczyźni bez kobiet, no to są głównie jacyś tam biedni chłopi i nie można ich w żaden sposób połączyć z tymi bogatymi kobietami z Szanghaju czy z Pekinu. I to jest już duży problem społeczny. Czyli nie dość, że jest, no, ze względu na politykę aborcyjną przez dziesiątki lat, że dziewczynki miały mniejsze szanse na przeżycie, to dochodzi jeszcze problem społeczny, czyli że ta nieprzystawalność, tak, że bogata kobieta z dużych miast no nie wyjdzie za chłopa chińskiego, tak? Tak, i nie wiem, kto jest bardziej sfrustrowany, bo mówi się, że to mężczyźni są bardziej sfrustrowani tą sytuacją, bo jest ich przewaga w ogóle w społeczeństwie chińskim, chyba nawet więcej niż w innych społeczeństwach azjatyckich, jest około, nie znam dokładnych danych, ale no, przypuszczam, strzelam, że to może być 120 do 100. I co aż zrobić z tymi mężczyznami? Znaczy, ale... Tak, że oni nie mogą znaleźć partnera, ale te partnerki no też się frustrują, no bo one mają ogromne wymagania i trochę to też znamy no, z innych społeczeństw niekoniecznie chińskich, ale tam występuje to ze szczególną mocą. No jest ten problem, zwłaszcza, że Xi Jinping lansuje jednak model konserwatywny. On mówi, że najgorszym złem jest liberalizm zachodni, czyli taki, że tam każdy decyduje za siebie, tak, że rodzina jest osłabiona i tak dalej, więc on dużo w swoim przekazie, czy tam propagandzie, jakkolwiek to nazwiemy, to on poświęca rodzinie, się fotografuje, jak tam dba o ojca, dba o żonę, o córkę, taki family man, człowiek rodzinny, no tylko, że to społeczeństwo się wzbogaciło i trochę inne wzorce konsumpcji się tam zakorzeniły. I teraz nie wiadomo, czy on będzie w stanie odbudować to tradycyjne społeczeństwo, tak jak sobie to wyobraża. Natomiast to, co chcą zrobić, bo to też nie jest tak, że to, wie pan, zaskoczyło jakby Chińczyków, tak, bo pamiętajmy, że to kraj rządzony przez inżynierów, więc oni to wszystko liczą i widzą to, często widzą to trochę wcześniej. To jak myśleli właśnie? No?
No myśleli, chyba myślą teraz, znaczy tak, odrzucają moim zdaniem model ściągnięcia imigrantów, bo jeżeli mu wspomniał pan o Indiach. Hindusów mogliby ściągnąć. Mogli, albo Bangladesz, niech pan ale, zobaczy. Azja Południowa, ile tam jest ludzi młodych. No właśnie. Te społeczeństwa nie wiedzą, jak ich wykorzystać. Ale oni chcą żyć sami, prawda? Bo oni chyba lubią być sami, prawda? Znaczy... Oni jeszcze, wie pan co, myślę, że oni chętnie by ściągnęli może Wietnamczyków, może Birmańczyków, tych, tak. Czyli takich Azjatów bliższych im kulturowo, którzy się bardzo szybko by tam zasymilowali. Tak. Ale nie chcą iść. Chyba nie są, z tego co widzę, to ten model multikulturalizmu zachodniego ich nie pociąga jednak. Bo gdyby tak było, to już by było sporo emigrantów. No są oczywiście przypadki, były tam przypadki takie może bardziej sensacyjne, medialne porywania kobiet na żony w górskich prowincjach. Aha. Właśnie często przez tych biednych chłopów. Ale generalnie widać, że nie będzie to tak jak w Polsce na przykład, gdzie no już mamy milion, przyjęliśmy milion Ukraińców. Przyjmowanie też bardzo dużo ludzi z Azji Południowej. Inna sprawa, że ci ludzie z Azji Południowej są bliżej nam niż Chińczykom, tak? Mhm. Ale model asymilacyjny i emigracyjny tam chyba nie wchodzi w grę, więc co to ma być? To wydaje mi się, że będą nowe technologie i w ogóle chyba nawet i transhumanizm, tak? Czyli połączenie biotechnologii, nowych technologii, że to, wie pan, no, gdyby było tak, że o potencjale danego kraju decyduje demografia, no to Indie byłyby największym supermocarstwem, Bangladesz i w ogóle kraje globalnego południa, jakieś kraje afrykańskie, usiedlibyśmy przy Excelu i po prostu zobaczylibyśmy, kto ma większą populację i to by już przesądziło wszystko. Wtedy wydaje mi się, że świat islamu by w ogóle był tutaj miałby największą przyszłość, no bo on się najsilniej reprodukuje. My w Polsce mamy te wskaźniki, też pamiętajmy o tym, że na poziomie Korei, Japonii i Chin. No i wydaje mi się, że będą chcieli nowych technologii, sztucznej inteligencji, automatyzacji, że będą chcieli zbudować jakieś społeczeństwo nowych technologii. No tylko pytanie, jak połączą ten tradycjonalizm, który sobie wyobraża Xi, z nowoczesnością i tymi nowymi technologiami. No i pytanie, no co zrobić z tymi, być może, tak jak pan wspomniał, setką, 100 milionów sfrustrowanych mężczyzn. Czy to nie jest bomba tykająca w społeczeństwie? Znaczy, spodziewa się pan jakiejś wojny, inwazji, tak? Nie, na przykład, co oni zrobią z tymi ludźmi? Że wyślą ich gdzieś, nie wiem, na wojnę? Nie wiem. Choćby teraz no, prezydent Xi powiedział, że Tajwan być może zostanie odbity siłą, tak? Tak powiedział i ja wiem, no była taka chyba, ale... zawsze tak bywało, że chyba w Wielkiej Brytanii, jak panował jakiś tumult, to zdaje się Cromwell też skierował tą energię na Irlandię wtedy, tak? Na sąsiednią wyspę w Zjednoczonym Królestwie. Nie wiem, jak to będzie w Chinach. No ale Tajwan nie wydaje mi się, że byłby... Po pierwsze, Władimir Putin na Ukrainie pokazał, że takie inwazje są mało skuteczne i mało opłacalne, bo ja nie widzę jakichś perspektyw przez najbliższe 50 lat, żeby Ukraina chciała być w jakimś bliższym związku z Rosją. Mi się wydaje, że nawet chyba i Białoruś jest tym przerażona i atrakcyjność Rosji nawet i dla Białorusi spadła po tym, co zobaczyliśmy na polach bitewnych Ukrainy to raz. I nie sądzę, żeby Chińczycy z Pekinu czy elity pekińskie chciały to powtarzać. Dwa, że to jest wyspa, więc trudniej ją jest w ogóle najechać. Trzy, że kontynent chce Tajwanu, ale bogatego, kwitnącego, z półprzewodnikami przejąć z całym dobrodziejstwem inwentarza, walić rakietami, bombardować wyspę, ją zniszczyć, tak jak robi to Putin na Ukrainie, no to żadna sztuka. Więc wydaje mi się, że tej energii tam raczej nie skupią. No nie wiem, wie pan, no są różne aktywności, które można podjąć, można być mnichem, można medytować. Nie wiem, jak ten problem wszystkim tej przewagi mężczyzn liczebnej nad kobietami, jak zostanie rozwiązany. No to się będzie decydować no, w najbliższych latach. To jest bardzo ciekawe pytanie. Nawiązując do tej koncepcji, że Chiny się trochę zamykają, no co z nowym jedwabnym szlakiem, tak? No bo to moje skojarzenie było takie, że to jest kolejne otwarcie, wiązanie się ze światem zewnętrznym. Czy ten projekt zostanie zarzucony, zmodyfikowany? Projekt transportowego jedwabnego szlaku w dalszym ciągu funkcjonuje. Przewozy na linii Pacyfik-Europa spadły według różnych szacunków od 8 do 20%, ale nie na tyle, żeby on przestał działać. Kluczem są dwa kraje. Białoruś, czy włączy się bezpośrednio do konfliktu wojennego, bo na razie tam nie mogą znaleźć drogi na front, cały czas gubią tropy, nie wiem, czy się dadzą radę zmobilizować. W każdym razie przez terytorium Białorusi te pociągi przejeżdżają. Jeżeli będą przejeżdżać, to Białoruś jest kluczowa. I teraz, czy zostanie zachowana stabilność na Białorusi? To pierwsze pytanie. I drugie, co zrobią Niemcy, no, które są centrum nowego jedwabnego szlaku w Europie? Czy one będą chciały być liczącym się graczem na Pacyfiku, liczącym się graczem w Chinach i czy one będą chciały ten nowy jedwabny szlak kontynuować? Na razie wygląda na to, że tak.
I to są dwie kwestie, które tutaj zdecydują o tym, czy ten szlak przetrwa. Jakikolwiek konflikt wojenny na Białorusi zamyka ten projekt, albo no, upadek gospodarczy Niemiec, czy odcięcie, decoupling niemiecki też by to zamknął. Aczkolwiek Olaf Scholz i Waldas Dąbrowski, komisarz europejski, ostatnio już nie w Pradze, a w Berlinie, mówili o tym, że nie ma mowy o decouplingu, że trzeba zachować pragmatyzm w relacjach z Chinami i odcięcie nie jest żadną opcją, bo byłoby naiwnym rozwiązaniem. No ale jak to się potoczy, to zobaczymy, bo jeszcze są Stany Zjednoczone, no, które też będą oczekiwały od Unii Europejskiej, od krajów europejskich nie tylko sankcji wobec Rosji, znaczy wsparcia Ukrainy, no, ale także podejrzewam, że prędzej czy później jakichś działań wobec Chin. No i wtedy zobaczymy, jak zachowają się Francja i Niemcy i inne kraje zachodnioeuropejskie. To tak w kontekście nowego jedwabnego szlaku. Pytanie o juana. Czy czasami się mówi, że juan może w przyszłości zastąpić dolara? Czy jest to, czy w jakimś zakresie, czy jest to możliwe? Czy Chiny chcą tego w ogóle? No właśnie wydaje mi się, że Chiny się z tym nie spieszą, tak? Znaczy pewnie być może nie miałyby nic przeciwko, ale na pewno są za osłabianiem dolara, takim powolnym przechodzeniem na przykład na rozliczenie w walutach międzynarodowych, albo promocja cyfrowego pieniądza, niekoniecznie dolara, to tak. Pewnie będą sami chcieli, się, żeby świat się z nimi rozliczał w juanie albo w cyfrowym juanie CBDC. Natomiast to też jest takie raczej nasze oczekiwanie tego, jak Chiny by się, gdyby Chiny były Stanami, no to chciałyby robić to samo co Stany, czyli chciałyby zastąpić dolara. Mi się wydaje, że z tym się nie spieszą, chcą go po prostu osłabić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się i bardzo dziękuję za zaproszenie.